Łukasza 20:36. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Więc widzimy jednoznacznie tutaj, że ludzie, którzy tutaj są opisani w pytaniu osób, które sobie chciały naśmiewać się z Pana Jezusa. To się zaczęło Łukasza 20:27. A przyszedłszy niektórzy z Saduceuszów, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, pytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyj brat umrze, mając żonę, a umrze bezdzietny, to brat jego ma pojąć żonę jego i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było tedy 7 braci. Pierwszy, pojąwszy żonę, umarł bezdzietny i pojął drugi oną żonę, a umarł i ten bezdzietny. I pojął ją trzeci, tak samo i wszyscy 7. I nie zostawiwszy dzieci, pomarli, a po wszystkich umarła niewiasta. I niewiasta przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z nich będzie żoną, bo 7 ich miało ją za żonę. I odpowiadając, rzekł im Jezus, synowie tego wieku żenią się i za mąż wychodzą, ale ci, którzy są godni dostąpić onego wieku i powstać z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić nie będą. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Więc widzimy jednoznacznie, Pan Jezus to wiąże, że ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, bo będą jak aniołowie. Aniołowie się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. To jest po prostu niezwiązane z ich sposobem. I to jest całkowicie pomylone, jeżeli ktoś próbuje z aniołów robić chętne osoby do żeniaczki. To jest całkowicie nieprawidłowa interpretacja. I teraz aniołowie są bezpłciowi, tak? I wiemy, że ich tutaj w rodzaju 6 nie ma. Natomiast na czym polegał grzech? Jak nie właśnie na zastosowaniu oczu. Ewa zobaczyła owoc poznania zła, zupełnie ignorując moralne konsekwencje jego spożycia. Z kolei synowie Boży zobaczyli piękność córek ludzkich, zupełnie ignorując duchowe konsekwencje tego, że się z nimi połączą. Dina, córka Jakuba, syn Boży, poszła obejrzeć, jak chodzą ubrane dziewczęta kraju, zupełnie ignorując duchowe konsekwencje. Jak wiadomo, córka ludzka Sychem złączył się z nią. To mamy opisane w rodzaju 34 rozdział. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju, a gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora Hiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule się do niej odzywał. Rodzaju 34 rozdział, od 1 do 3. I widzimy tutaj jednoznacznie, że człowiek, którego doszło Słowo Boże, ma się kierować Słowem Bożym, a nie własnymi oczami. To znaczy nie ma mieć swoich pragnień, tylko pragnienia Boże. Jeżeli robi to wbrew temu, tej zasadzie, dopuszcza się bałwochwalstwa, cudzołóstwa i różnych innych bardzo mocno podkreślonych grzechów. I tutaj właśnie tak było. Uznanie wbrew kontekstowi, że synowie Boży z 1 Mojżesza 6 to aniołowie, czyni katastrofalne spustoszenie w interpretacji Biblii. Bo wtedy co się dzieje z potopem? Potop to nie staje się wina ludzi, a aniołów. Tak? Tak samo grzech Ewy i Adama to nie jest grzech Ewy i Adama, tylko tej jaszczurki, której potem zabrano nogi, tak? Węża. Tak można ciągle wymyślać, prawda? No więc tutaj wtedy potop to nie wina ludzi, a aniołów. I w jakim świetle to stawia Boga takie wymysły? Zupełnie niezgodnym z tym, co objawia Pismo Święte o Bogu. Wtedy Bóg staje się po prostu oskarżony o niesprawiedliwość, że zesłał potop na ludzi nieprawych. Tak jest napisane. A tu się okazuje, że nieprawda nie na ludzi nieprawych, tylko na jakieś aniołki, które jeszcze tym ludziom skrzywdziły córki. Wzięły sobie. No przecież to jest kompletnie niebezpieczna zupełnie interpretacja. Bo wtedy zaczyna się, tak jak w domino, wszystko komplikować, nic się nie wyjaśnia. Staje się to demoralizująca interpretacja. Jest to bardzo niebezpieczna, demoralizująca interpretacja. Bo według tej interpretacji jest to sytuacja, że oskarżony o niesprawiedliwość Bóg staje się także oskarżony o to, że zesłał potop na ludzi za to, co zrobili aniołowie. A przecież mamy wyraźnie powiedziane, na przykład w 1 Piotra 3 rozdziale od 18 wersetu, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, te, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ten fragment z pierwszego listu Piotra staje się wtedy niezrozumiały, prawda? Bo co się tutaj dzieje? Jest powiedziane no, w podstawowej, takiej właściwej interpretacji, jak to Pismo przedstawia, no to Noe po prostu głosił Ewangelię ludziom, którzy razem z nim byli ostrzeżeni. Noe budował arkę. Nic nie stało na przeszkodzie, aby obok stanęło 3000 innych arek. Barek, ark, nie wiem jak to się odmienia, łódek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy ludzie w tamtym czasie, wiedząc, że będzie potop, pobudowali różnego rodzaju statki na wzór Noego. I ocalałoby więcej osób niż 8. Ale oni nie słuchali Noego, mimo że przecież Noe miał pomocników, bo tak wielką łódź nie zbudował sam nawet przez 120 lat. Ktoś musiał mu dostarczyć drewno, ktoś musiał mu dopomóc w tych technicznych sprawach ze smołą i tak dalej. Choć oczywiście tu się nie upieram, może zrobił to wszystko sam Noe z pomocą synów. Nie będę się upierał, jak ktoś będzie się upierał przy tym. To nie jest tutaj wyraźnie pokazane. Natomiast sam fakt pomocników Noego ma dużą pojemność, jeśli chodzi o mówienie różnego rodzaju kazań. Czyli, że Noemu ktoś pomagał w budowie arki, ale sam się na tą arkę nie załapał, bo nie wierzył. Tak samo dzisiaj. Biblię chrześcijanom drukują ludzie z tego świata, którzy nie wierzą w Pismo Święte. Nie wierzą Pismu Świętemu. Są takimi pomocnikami Noego. Drukują nam traktaty. Czasami pomagają nam stworzyć strony internetowe. I tak dalej. Jest mnóstwo pomocników Noego, którzy sami nie chcą iść do nieba, którzy sami idą do piekła. Nawet czasami drukują traktaty o tym, że ludzie, którzy się nie nawrócą, pójdą do piekła. Sami pilnują, żeby w miarę precyzyjnie to poselstwo zostało wydrukowane. Więc tutaj widzimy, że to słowo, że Noe głosił Ewangelię swoim ludziom z tamtego okresu, że Chrystus przez tego Noego głosił w tamtym czasie Ewangelię ludziom, którzy teraz są w więzieniu, no bo trafili do piekła, po prostu do krainy umarłych, bo nie posłuchali. I w krainie umarłych cierpią męki, jak ten bogacz opisany w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że w tym momencie, jeżeli byśmy sobie wymyślili, że te anioły są synami bożymi, których Hebrajczyków mówi, że to są duchy służebne, aniołowie, tak? I teraz, jeżeli te anioły, czyli duchy, no to są duchy, które niegdyś były nieposłuszne, zrobimy z tego anioły i mamy kompletny mętlik w tym fragmencie. I to jest bardzo niebezpieczne. Ten fragment z 1 Piotra, 3 rozdział, mówi wprost, że Pan Jezus Chrystus przez Noego głosił Ewangelię ludziom przed potopem, ale nie posłuchali Ewangelii, więc teraz są w piekle. Tyle mówi Pismo Święte. Nie wkładajmy w to ludzkich domysłów, bo zaczynamy robić sobie krzywdę. Ale jak wbrew faktom zrobisz synów Bożych aniołów, to w 1 Piotra 3 staje się katastrofa interpretacyjna. Demoralizacja. I to jest po prostu niezgodne z kontekstem Pisma Świętego. Więc teraz możemy różnego rodzaju szaleństwa z tego wywieść, aż się nie będę nad tym rozwijał, bo to po prostu jest niepotrzebne. Nie można sobie wkładać różnych interpretacji w tekst, bo zaczyna się zapędzanie za daleko i nietrzymanie się nauki Chrystusowej. Jedyna definicja synów Bożych istniejąca w Biblii to ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże, Ewangelii Jana, 1 rozdział. Łukasza Ewangelia nazywa Adama synem Bożym, co potwierdza, że w pierwszej Mojżesza synowie Boży to ludzie. Objawienie, 12 rozdział, o aniołach mówi z kolei, że to gwiazdy, co pokazuje, że w Hioba 38 mamy w wersecie i gwiazdy, i synów Bożych, a więc mamy i gwiazdy, czyli aniołów, i synów Bożych, czyli nie aniołów, co wyklucza, żeby synowie Boży mogli być aniołami. Ludzie, do których doszło Słowo Boże i którzy je przyjęli według Ewangelii Jana, 1 rozdział. Na koniec moja prywatna interpretacja tego fragmentu jest taka, że to byli wierzący ludzie, czyli tak jak w Ewangelii Jana, synowie Boży to ci, którzy przyjęli Słowo Boże. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi. Więc tak samo ci, którzy przyjęli Słowo Boże w tamtych czasach, Adam miał głoszoną Ewangelię bezpośrednio przez Boga, Abel, Set, który za jego czasów zaczęto wzywać imienia Pańskiego, Henoch, który chodził z Bogiem i zabrał go Bóg do nieba. I tych synów Bożych dotknęła niestety taka demoralizacja, że zaczęli dobierać sobie współmałżonki nie według duchowych przesłanek, a według wzrokowych przesłanek. I nie twierdzę, że każdy syn Boży był płci męskiej. I nie każda córka była płci żeńskiej. Bo to jest symbol. Córka to jest dużo niższy poziom duchowy, w duchowym rozwoju. A syn Boży to jest po prostu zarówno kobieta, jak i mężczyzna, która przyjęła Słowo Boże. I to jest po prostu interpretacja taka, że to byli wierzący ludzie, którzy wzięli sobie niewierzących współmałżonków. To zawsze było znakiem najgłębszego upadku, że demoralizacja świata wkradła się w szeregi dzieci bożych. W czasie, jak Izrael był w poniżeniu, święte potomstwo mieszało się z ludami okolicznymi. To mamy na przykład w Ezdrasza 9:2 napisane wyraźnie. Ezdrasza 9 rozdział. Drugi werset. Tam są bardzo, bardzo mocne słowa. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli, lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów. Tak, że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę. Widzimy mieszanie wierzących z niewierzącymi. To jest znak upadku. I tak było tuż przed potopem. Tak było za Ezdrasza. Tak było, gdy Salomon sobie wziął pełno cudzoziemskich żon i one go w bałwochwalstwo wciągnęły. Więc generalnie zawsze, kiedy Syn Boży bierze sobie córkę ludzką, jest to katastrofa. Jest to po prostu demoralizacja najwyższego stopnia i dlatego był to znak, że świat upadł tak nisko, że aż tymi swoimi zepsutymi normami przeniknął do synów bożych i ich też zdemoralizował tak bardzo, że już tylko mógł być Boży sąd. I to jest po prostu jednoznaczne. W czasie, jak Izrael był w poniżeniu, święte potomstwo mieszało się z ludami okolicznymi. Gdy chrześcijaństwo jest w upadku, ludzie wierzący świadomie biorą współmałżonków ze świata. I to jest tak głęboki upadek człowieka, że jego myśli są ustawicznie złe i nawet tak bezprawie się rozplenia, że nawet dzieci Boże biorą partnerów ze świata. I za to Bóg zsyła sąd na świat. Wtedy był to potop, teraz w czasach Sodomy, Gomory, Laodycei. Będzie to sąd bez wody. Henoch został zabrany przed sądem potopu. Chrześcijanie będą zabrani przed sądem, który przyjdzie na ziemię. Noe był zachowany w czasie potopu i wszedł na oczyszczoną ziemię. Wierna resztka Izraela będzie zachowana w czasie sądów. Objawienie 12 rozdział o tym mówi jako niewiaście. Niewiasta to symbol Izraela. I po sądach zamieszka oczyszczoną ziemię w czasie Nowego Przymierza, które się zacznie po tym sądzie i będzie trwać 1000 lat. Więc jednoznacznie widzimy, że dla spoistości Pisma Świętego musimy przyjąć zasadę, że synowie Boży to są po prostu ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, a we wcześniejszym czasie synowie Boży to są ludzie wierzący Bogu, do których doszło Słowo Boże i którzy temu Słowu Bożemu uwierzyli. Ale niestety demoralizacja doszła do takiego głębokiego poziomu, że oni nie byli wierni Słowu Bożemu i dobrali sobie partnerki lub partnerów według klucza wzrokowego, tak samo jak Ewa według klucza wzrokowego wzięła owoc poznania zła i tak samo jak według klucza wzrokowego Wiele innych rzeczy się dzieje. Ten przykład Diny przytoczyłem. Więc myślę, że to jest najwłaściwsza interpretacja. Istnieją trzy podstawowe interpretacje tego. Jedna heretycka, której już się tutaj sprzeciwiłem, i dwie, które wiele nie pomagają, bo niepotrzebnie sobie zacieśniają pewnego rodzaju krąg interpretacyjny i narażają po prostu na śmieszność konsekwencje, które z tego wynikają. Więc tutaj jednoznacznie możemy powiedzieć, że jeżeli patrzymy, co Pismo Święte przedstawia pod różnymi konkretnymi nazwami, to nie wybiegajmy poza to. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, możesz do mnie napisać. Można wysłać do mnie SMS-a 739089088. Jeśli nie masz tej wersji Pisma Świętego, to mogę się z Tobą podzielić. To jest przekład Trinitarian Bible Society, inaczej Biblia Warszawska z 1881 lub 1883 roku, inaczej znana Biblią Goetsego. Także możesz do mnie napisać e-mail czytaj.biblię@onet.pl albo na adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63500 Ostrzeszów. Z Bogiem.